Witajcie na kanale Fotoplusa. Właśnie stoimy przed krakowskim Expo. To jest pierwszy dzień. Ekspozycja Fotoplusa. Ponad 90 marek, ponad 30 wystawców. Zapraszam, zobaczcie, co się będzie działo. I z jakim nastawieniem na te targi przyjechaliście? Niesamowicie pozytywnym. Raczej temat fotograficzny, dlatego że jesteśmy klasą fotograficzną. Będziecie odwiedzać wykłady? Idziemy zaraz. Będzie. I z jakim nastawieniem przyjechaliście na te targi? Z nastawieniem zdobywania nowej wiedzy. Czyli bardziej wykłady? Bardziej wykłady nas interesują. Część warsztatowa, nie ukrywam, że najbardziej mnie jest tam interesuje. Bardziej foto czy bardziej wideo? Foto. Kocham fotografię i stwierdziłem, że przyjedziemy. Rozumiem. Zajmuję się jakby prowadzeniem kanału na YouTube od 10 lat. Z tego wyniknęła troszkę miłość do filmowania, plus moja żona jest fotografem, więc to się jakoś połączyło. No i przez ostatnie 4 lata w zasadzie taką najbardziej rozpoznawalną moją funkcją w internecie było pełnienie roli operatora kamery w ekipie, czyli grupie najpopularniejszej YouTuberów. Też staram się jak najwięcej robić ostatnio swojego i troszkę po tym rzuceniu się w 100% na YouTube'a. Rozumiem. Porobić coś więcej, coś co robiłem przed YouTube'em, bo przed YouTube'em miałem wybryki operatorskie bardziej profesjonalne. Oni nie wiedzą jeszcze, o co chodzi, my już wiemy, o co chodzi. Szatański plan Wiktora, czyli młodym ludziom oddajemy w tej chwili naszą kamerę, oddajemy pani przyszłej reporter mikrofon, zobaczymy, co z tego zrobią. Jesteśmy właśnie na wydarzeniu fotograficznym i teraz zapytam się moich przyjaciół, jak oceniają to wydarzenie i jakie są ich doznania. Jak się tutaj dzisiaj bawicie? Co wam się podoba najbardziej? Ja się tutaj bawię naprawdę bardzo dobrze. Nie jestem od tej strony technicznej, ale mimo tego te wszystkie urządzenia naprawdę robią na mnie duże wrażenie. Wszystko, naprawdę wszystko się mi tutaj podoba. Jest super, ogrom sprzętu, naprawdę wow. Jestem zaskoczona, że aż tak bardzo mi się to podoba i warsztaty są naprawdę na poziomie. Wiedziałem, że mi się będzie podobać, szczególnie dobrze wspominam chyba stoisko Sony, ale naprawdę jestem zachwycony tym, że wszystkie te sprzęty można sobie przetestować, wziąć do rąk, pobawić się, założyć jakieś fajne obiektywy do swojego aparatu. No to jest niesamowite, nie spodziewałem się, że aż taka swoboda tu będzie. Super jest. Każde stoisko jest oblegane, mamy bardzo dużą ilość młodzieży, przyjechały całe szkoły, przyjechały szkoły branżowe, ale też po prostu młodzież, która przez zainteresowanie ze strony nauczycieli wchodzi powolutku w ten świat, przyjechali zawodowcy, przyjechały osoby z całej Polski. Za chwileczkę spróbujemy ich połapać, w tej chwili kierujemy się na pierwsze stoiska, zaczniemy sobie rozmawiać z firmami. Cześć, Przemek z OM System. Witam Was serdecznie. Tak jak rzeczywiście kolega zauważył, jesteśmy na stoisku OM System, na którym przede wszystkim pokazujemy nasze najnowsze obiektywy i nasz najnowszy korpus. Pokazujemy głównie 90 makro, czyli super wyjątkowy obiektyw, dlatego że to jest jedyny obiektyw na świecie, który ma skalę odwzorowania 2:1 z pełni działającą autofokusem. Dzień dobry, Maciej Markowski, Fujifilm Poland. Jesteśmy tutaj dzisiaj z aparatami serii X, z aparatami średnioformatowymi serii GFX oraz z Instaxem. W tym najnowszym Instaxem Mini 12, który miał swoją premierę wczoraj. Na rynku będzie dostępny od 16. No, bardzo pozytywnie zaskoczony. Świetne miejsce, świetna duża sala, frekwencja kapitalna. Możemy zobaczyć obiektywy, możemy zobaczyć statywy, możemy zobaczyć torby i walizki, plecaki, obiektywy Viltrox 7 Artisans. Nowość, anamorficzne obiektywy do Viltroxa. Tak w skrócie to wszystko opisując, tak to będzie. Dzień dobry, witam gorąco na stoisku IRIX oraz na stoisku Next 7.7. Masz tutaj przed sobą całą linię naszych obiektywów fotograficznych. No i jak wszyscy wiemy, dużo fotografów jest proszonych o wideofilmowanie, więc mamy również linię przeznaczoną dla filmowania. One obiektyw są długo na rynku, prawda? Pierwszy obiektyw, który wypuściliśmy na rynek, to jest obiektyw 15 mm, który został wypuszczony na rynek w 2016 roku.
jako największy niezależny producent optyki. Mamy ze sobą sprzęt praktycznie ze wszystkimi dostępnymi mocowaniami, czyli mocowanie Sony E, mocowanie Canon, mocowanie Nikon, ale także cztery obiektywy z mocowaniem Fuji. Także każdy na naszym stoisku znajdzie coś dla siebie. Bardziej sprzętowo zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, jak tutaj inni sobie użytkują sprzęt. Mhm. Bardzo ciekawe prelekcje. Paręnaście lat temu Godox mógł się kojarzyć tylko z tanimi, prostymi rozwiązaniami. Teraz jest to pełne spektrum rozwiązań i od takich zastosowań bardziej amatorskich, czyli powiedzmy ktoś chce sobie vlogować, YouTube'ować, Instagramować, potrzebuje kolorowego światełka, czy na przykład jakiegoś taniego mikrofonu do vlogowania, taniego światełka takiego, żeby sobie doświetlić produkt, czy na przykład zrobić jakieś makro, po rozwiązania już faktycznie dla zaawansowanych, czyli super szybkie lampy studyjne QT, które mamy ze sobą. Produkty marki Pentax, czyli lustrzanki, obiektywy i sprzęt obserwacyjny. W dwóch słowach, my, jeżeli chodzi o Pentaxa, w dalszym ciągu wierzymy w ludzkie oko. Co ja rozumiem pod pojęciem ludzkie oko? Pod pojęciem ludzkim oko rozumiemy pentapryzm, który znajduje się w lustrzance i tak naprawdę jesteśmy wierni temu rozwiązaniu i wszystkie nasze produkty, które się tutaj znajdują, są produktami z tak naprawdę pryzmatem optycznym. Właśnie nowość, która zainteresuje największą liczbę gości dzisiaj, czyli S5 Mark II. Zmiana autofokusa, pełna klatka, milowy krok dla nas. Myślę, że sprawa jest jasna. Recenzenci i pierwsi użytkownicy byli zachwyceni. Ambasadorzy również mieli okazję przetestować sprzęt. Tutaj możemy sobie otworzyć dyskusję na temat systemu Micro 4 trzecie, czyli nieco mniejszych matryc, mniejszych aparatów, ale w związku z tym też rozwiązań tańszych. I tutaj tak naprawdę możemy mówić o G100 dla vlogerów, G9, która jest hybrydą pozwalającą nam robić i ciekawe zdjęcia, i filmy, czy kultowym już modelu GH5, który wszyscy minowcy dobrze znają. No i oczywiście kontynuacji w formie GH5S. Jak mówimy o najlepszym sprzęcie, tak? High-end i nowość, tak? 600 mm z telekonwerterem 1.4 wbudowanym i do tego albo aparat Z6.2, albo jak już mamy budżet bardzo duży, to Z9. Albo możemy poszukać czegoś z niższej półki cenowej, oczywiście, bo to jest już takie top. Z obiektywów 400K, z światłem 4.5, leciutka i rozsądna cenowo w tym zakresie. Jeśli chodzi o nowości takie już nie ptasie, to mamy 85-1.2 i 26-2.8, tak? Taki. Czyli to jest to, co ostatnio zostało wrzucone? Tak, to wchodzi do sprzedaży jutro, to mamy w sprzedaży od końca lutego. Wiesz co, czuję się tutaj nad podziw dobrze. W sensie takim, że dla mnie imprezy targowe już od dawna nie są tylko imprezami targowymi. To zawsze jest spotkanie z ludźmi. I fantastycznie, że tych ludzi tutaj gromadzicie tak wielu i tak różnych. Ja byłem z wami w 2019, też jako prelegent, i to też wspominam bardzo dobrze. Tu są zawsze pełne sale. I ci ludzie naprawdę, którzy przychodzą, chcą czerpać wiedzę, chcą się też nią dzielić. To też jest ciekawe, dlatego że w momencie, w którym, nie wiem, zadaję pytanie na sali, to nie ma tam ciszy. Są osoby, które chcą się po prostu podzielić też swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. I wydaje mi się, że targi to już dawno nie są spotkania sprzętowe, gdzie każdy chce tylko obejrzeć sprzęt. To jakby przyszłością targów są spotkania z ludźmi, z branżą, warsztaty, właśnie to, co robicie na ekspozycji i co bardzo szanuję i doceniam. I ten klimat naprawdę, naprawdę powoduje uśmiech. No, jak wiedziałem, że tu przyjadę, to tak szczerze mówiąc już trochę przebierałem nogami, żeby znowu spotkać znajomych, znowu spotkać ludzi, którzy z takim entuzjazmem będą podchodzili do fotografii. Bardzo dużo nowości z Newella.
począwszy od akumulatorów. Wypuściliśmy kilka miesięcy temu akumulatory z serii Supracell, które charakteryzują się tym, że mają ogniodporną obudowę i wytrzymałość na skrajne temperatury. Od minus 20 do plus 60, nawet więcej stopni Celsjusza. Jest zdecydowanie większa frekwencja rozłożona równomiernie w ciągu dnia i obłożenie wykładów jest, no widzisz, mało tego, wykłady są tak ciekawe, po turecku olewając krzesła, prawda? Bo... a wykłady są tak ciekawe, że ja sam będąc na wykładzie teraz ostatnim, Monika, nasza koleżanka z marketingu, kilkakrotnie wchodziła i prosiła, żeby już się skończył ten wykład. Bardzo dobrze się tu czuję. Wcześniej byłem na chyba wszystkich edycjach, które odbywały się w Tauron Arena. Uważam, że to jest super miejsce. Spotkania fotograficzne są ważne, ponieważ no, możemy też dzielić się swoją wiedzą. My też tutaj przychodzimy po to, mimo że mamy ogromne doświadczenie. To są fachowcy z innych dziedzin fotograficznych, dzięki którym my też możemy się inspirować. Więc nawet mając takie duże doświadczenie, jak my mamy w branży ślubnej, w branży w ogóle fotograficznej, chętnie posłuchamy, co mają nasi koledzy po fachu, co mają do powiedzenia. I z każdego tak naprawdę tutaj wykładu możemy sobie coś wynieść i przenieść do naszego workflow. Także uważam, że powinniśmy się jak najczęściej spotykać i jak najczęściej rozmawiać, bo z rozmowy zawsze coś dobrego wychodzi. Rafał Prusal, Patona Polska. Ale nie tylko akumulatory, nie tylko ładowarki, ale też od 2 lat zasilanie. Bardzo intensywnie weszliśmy w światło. Oczywiście to jest światło stałe. Światło jest o tyle ciekawe, że jest dla foto i dla wideo. Natomiast wracając do akumulatorów, teraz opowiadamy. Akumulatory nasze są wykonane z bardzo dużą dbałością o środowisko naturalne, dlatego są objęte 3-letnią gwarancją. Wersja Protect jest ulubiona przez operatorów, bo ma gwarancję działania od minus 20 do plus 90 stopni Celsjusza. Czuję się tu świetnie. Na pewno bardzo fajnie jest to, że ludzie, którzy tu są, no bo jednak wydarzenie tworzą przede wszystkim ludzie, a nie sam sprzęt, są bardzo otwarci właśnie na dyskusję, tak jak powiedziałem w przypadku mojej prelekcji, gdzie ta dyskusja fajnie się wywiązała. Ludzie, którzy później przychodzą na stoisko, z którymi można porozmawiać, podyskutować. Nie, no jest fajnie. Fajnie, że w tym roku odbywa się to tutaj, na Expo w Krakowie, ponieważ mamy wszystko w jednym miejscu zamknięte, nie mamy tego porozdzielanego. No i super, no oby jutro było jeszcze więcej osób niż jest dzisiaj, chociaż dzisiaj już i tak jest bardzo dużo. My jesteśmy tutaj przy stoisku firmy Sennheiser. Tutaj prezentujemy na tej wystawie sprzęt tak naprawdę dowolny, z każdej prawie, że półki cenowej. Mamy tutaj rozwiązania dla, powiedzmy, nagrywania dźwięku amatorskiego przez półprofesjonalny, aż do rozwiązań profesjonalnych. Jesteśmy na stoisku Calibrite. Tak jak zgadza się, kolory to nasze specjalne, można powiedzieć. A co my tu mamy? Mamy narzędzia do kalibracji monitorów, narzędzia do kalibracji aparatów, znaczy narzędzia to są wzorce kolorystyczne wszelkiego rodzaju, które współpracują z oprogramowaniem. No jest to gimbal, tak, na czteroosiowej stabilizacji, co jest właśnie dosyć wyjątkowe z uwagi na to, że to jest pierwsza taka produkcja po stronie DJI, aby zobaczyć, w którym kierunku to pójdzie. Jest duże zainteresowanie już bardziej zaawansowanych produkcji. RS3 Mini to jest dzisiaj główny produkt, który jest tutaj na ustach odwiedzających targi. Jest to przede wszystkim kompaktowy sprzęt. Jest to seria bardziej transportowa, bo kiedy właśnie zauważycie parametry, porównując do tych dwóch wcześniejszych produkcji, no to on jest na pewno wygodny, tak, lżejszy. Do właśnie kamer tego typu seria Mini 3 Pro. Jest to bardzo dobry model, nowy model z funkcją śledzenia przede wszystkim, także możliwością nagrywania wertykalnie. To teraz w czasach social mediów jest bardzo rozchwytywanym
Mavic 3 Classic. Mavic 3 Classic mamy. To jest także bardzo fajny dron i godny polecenia, bo wbrew pozorom, mimo to, że jest powyżej 250 gramów, będziemy mogli latać nim nawet w terenie zabudowanym, ponieważ przechodzi certyfikację. Warto tutaj przyjść, żeby zobaczyć najnowsze aparaty, które w tym roku debiutowały. Taki obecnie mamy najmniejszy, oczywiście mówimy o rodzinie EOS R, czyli nasz system EOS R z bagnetem RF. Mamy tutaj R50 i R8. R50 to jest matryca mniejsza APS-C, R8 to jest pełna klatka. No i jak każdy już teraz aparat Canona, fantastyczne zdjęcia i też fantastyczne filmy w 4K, więc Canon ma bardzo bogatą ofertę kamer, od takich jak tutaj zintegrowany obiektyw w kamerze, wszystko w jednym, gotowa kamera do pracy, bez wymiennej optyki, taki camcorder, po kamery filmowe z wymienną optyką, profesjonalne kamery filmowe, do tej na końcu też taka najbardziej rozbudowana profesjonalna kamera C300 Mark III. My postawiliśmy na rozwiązania Blackmagica z tego względu, że w tym momencie to jest tylko sama konsola. W skrzynce mamy switcher. Jeżeli przyszedł tutaj właśnie jeden z klientów i pytał się, a co gdybyśmy chcieli zrobić transmisję z 4K? Ja mam akurat Blackmagica Constellation HD, więc mówię, słuchaj, no to odkręcam dwie śrubki, wyciągam plasterek ze skrzynki, wkładam plasterek pod tytułem Mixer 4K. Robimy 4K transmisję. Cała infrastruktura jest przygotowana pod transmisję 4K. Więc Blackmagic ma to do siebie, że wszystkie rzeczy, które są od nich, przez nich markowane, tak jak na przykład wyświetlacze czy rekordery, wszystko można połączyć i to wszystko sobą z takim scala właśnie poprzez sieć LAN, która tutaj jest rozbudowana. Skupmy się na nowościach, ale zacznijmy od początku. Znajdziecie u nas cały przekrój obiektywów do Sony z mocowaniem E oraz FE, czyli obiektywy APS-C oraz całą gamę obiektywów do pełnej klatki. Z nowości nowe obiektywy takie jak 10-20, 15-1-4, nowa 50-1-4 G Master, bo 50 to taki obiektyw, który zawsze warto mieć, taki standard. Jakby nie było, zawsze był on obiektywem standardowym. Są tych obiektywów 50 mm jest dużo, 1-4 już była w formie Zeissa Planara. Kilkuletnia konstrukcja została zastąpiona, ale dodatkowo został zaprojektowany nowy obiektyw serii G Master z nowym układem autofokusa, z nowym torem optycznym. Te wielgachne tuby, jak sam nazwałeś, to nasze perełki w systemie 400 mm ze stałym światłem 4, 600 mm również ze światłem 4. One wyglądają na wielkie, natomiast poza gabarytami są przede wszystkim bardzo lekkie. Na stoisku mamy całą linię aparatów Alfa, od pełnopłatkowych, od modelu A1, A9, po najnowszy A7R Mark V. Seria podstawowa, czyli Alfa 7 Mark IV, Mark III. Oczywiście, no ja to muszę mieć, tak, czyli transmisja, czyli coś, co jest bardzo fajne i na czym tak naprawdę to mi zależy, żeby pokazać te też nowości, które się gdzieś pojawiły. Jest to chociażby Holyland Mark 4K, czyli już urządzenie do wysyłki sygnałów przewodowo do urządzeń, do odbiornika lub też do aplikacji HolyView i programu jakości 4K. Mamy tutaj baterijkę Vlog Small Riga, to też jedna z fajnych nowości. Teraz wam opowiem coś oczywiście o systemach, które ja osobiście też używam. Jest to YellowLeaf marka, którą może większość już z was zna, bo mamy ją trochę na rynku. Jest to YellowBox Pro, czyli narzędzie mające wszystko w jednym, czyli mixer, streamer. Nie, możemy mixować kilka kamer jednocześnie, możemy dodawać warstwy, tytuły, a co najważniejsze jest to urządzenie mobilne, które możemy wynieść do lasu i stamtąd nadawać i robić wielokamerowe wydarzenie i puścić to w pełnym Sea Light. Wielka szklarnia, Tamron w pierwszej kolejności, możemy znaleźć
Najnowszy model Tamrona 35105 nam zostało światłem Apple zmiennym 228 w pełnym zakresie ogniskowy. 2040 zostaje światłem 2.8, oczywiście z mocowaniem Sony. Oraz możemy tutaj znaleźć jeszcze jeden bardzo ciekawy obiektyw 2875 G2, czyli następca bardzo dobrze ocenianego poprzedniego modelu Tamrona. Mamy również obiektywy filmowe. Przedstawicielem nowej serii obiektywów filmowych VAF jest tutaj prezentowany 24 mm, który występuje również z osobniskową 35, 50 i 75 mm. Również z adapterem do manualnego ostrzenia. Szukamy uczestników, ich sugestii, więc będziemy chcieli spełnić ich takie drobne marzenia odnośnie tego wydarzenia, więc chcemy się rozwijać, chcemy więcej uczestników. Chcemy budować to wydarzenie, bo jest to coś naprawdę dobrego, myślę, co wpływa na cały rynek. Uważam, że w tym roku tak naprawdę frekwencja była wyjątkowo dobra. Było to tak naprawdę ponad 200% tego, co było w tamtym roku, więc jest to naprawdę świetny wynik. I rozmawiając również z uczestnikami tego wydarzenia, naprawdę dało się to odczuć. Przede wszystkim byli zachwyceni z tego, jak wygląda tutaj Expo, z całej oprawy, organizacji. I uważam, że na pewno jest to miejsce, w którym w przyszłości będziemy organizować te targi, te wydarzenia, przede wszystkim warsztaty, ponieważ to jest clue tego eventu, który mieliśmy okazję przeżyć. A pod względem liczebności osób i frekwencji uważam, że jest to coś więcej niż tylko zadowalające. Ale to jest dla mnie niezwykła frajda, że mogę tu być. Szkoda, niestety dzisiaj tylko na parę godzin przyjechałem, ale to jest dla mnie to magiczne miasto, magiczne miejsce. Poza tym tutaj już podczas tych, to są spotkania z ludźmi, znajomymi, wbrew pozorom z całej Polski, bo tutaj spotkałem kolegów z Lublina, z Rzeszowa, z Gdańska. Dobre miejsce i mam nadzieję, że w przyszłym roku się spotkamy. Kochani, to już jest koniec dwudniowych targów ekspozycja Foto Plus. A kończymy właśnie nasze nagrania. Skończyło się im zwiedzanie przez osoby zarejestrowane. Ostatnie stanowiska już się właśnie składają. Sumując tą całą naszą relację, kilka tysięcy osób zarejestrowanych i obecnych tutaj, kilkadziesiąt marek świata fotowideo, kilkadziesiąt firm reprezentujących właśnie te marki, topowy kajent, jeśli chodzi o właśnie ten sprzęt, każdy liczący się gracz na rynku tutaj był. Rewelacyjna atmosfera, fajne zrównanie, nikt się nie wywyższał, nie było tutaj uczących się i wykładowców, tylko byli ludzie zafascynowani tym rynkiem, wymieniający poglądy między sobą bez względu na swój status. Całkowita i niesamowita rewelacja. Także na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, wrócimy do Was jeszcze z niejednym materiałem z tego wydarzenia. Trzymajcie się.